Wśród czworonożnych mieszkańców naszych kniei jest jeden, który w tradycji ludowej budził zawsze zabobonny niemal strach. Krążyły o nim liczne baśnie i legendy, w których niezmiennie był on uosobieniem zła i zuchwałości. Wiele w tym chyba baśniowej przesady, a przecież sylwetka jego wyłaniająca się niespodziewanie z leśnych ostępów może wywołać dreszcz nawet u odważnych. Wilk. Postrach wszystkich zwierząt leśnych. Silny i przebiegły, a przy tym ostrożny i czujny. Człowieka wbrew tradycji nie atakuje. Nie zje babci ani czerwonego kapturka. Uroki polskiej zimy ciągną myśliwych do lasu. Świeży śnieg, w języku łowieckim ponowa, ułatwia tropienie zwierząt. To też gdy śnieżna biel pokryje ziemię, polowania na zwierzynę czarną i płową osiągają swój szczyt. Tropami, zostawionymi na ponowie, zwierzęta zdradziły miejsce swego pobytu. Myśliwi cicho ustawiają się na linii i czekają. Na Głuszca poluje się nad ranem. Chłodną wiosenną noc spędzają myśliwi na oczekiwaniu przy ognisku. Miejsca, w których Głuszce zapadły na nocny spoczynek, myśliwi wypatrzyli już z wieczora. Jeszcze przed porannym brzaskiem wprawne ucho wyłowić może tokowanie, czyli pieśń miłosną Głuszca. Myśliwi wyruszają w pojedynkę, każdy w osobny ostęp leśny. Głuszec jest niezmiernie czujny i lada szelest może go spłoszyć. Do zapadów należy więc zbliżać się, korzystając z tego, że kogut podczas tokowania na moment głuchnie. Po każdym skoku trzeba zamrzeć w bezruchu. Niegdyś krajobraz nasz wzbogacały rozległe, bujne stepy, takie same jak te, których piękno opiewał Mickiewicz w sonetach krymskich. Dziś nie ma już u nas prawdziwego stepu, zamieniony został w uprawne, żyzne pola. Jedynie tu i ówdzie w różnych częściach Polski pozostały murawy, jary, skarpy, pagórki i skrawki nieużytków, pozostawione własnemu losowi, gdzie jeszcze zachowały się resztki reliktowej, stepowej fauny i flory. Od pierwszych dni wiosny te miniaturowe stepy tętnią życiem owadów i kwiatów. Zima zastała nas w lesie. Śnieg, który przez dwie doby padał bez przerwy,
okrył wszystko grubą warstwą. Zaskoczone zadymką kuropatwy i bażanty na próżno poszukiwały żeru. Nadeszły ciężkie dni dla polnej i leśnej zwierzyny. Zdawało się, że cała przyroda otulona śniegiem i skuta mrozem zamarła. Jednak życie toczyło się nadal. Świadczą o tym ślady na śniegowej pokrywie. Taka to puszcza, a właściwie jeszcze gęstsza i mroczniejsza, porastała przed 2000 lat cały ląd Europy. Zamieszkiwały ją zwierzęta, które dziś znamy przeważnie już tylko z ogrodów zoologicznych, gdyż w przyrodzie, wobec wyrąbania ich właściwego środowiska, pozostały jedynie niedobitki. Na brzegach leśnych rzek i strumieni płynących puszczami niegdyś gęsto przebywał bóbr. Prawdziwy to mistrz zakładania sztucznych tam spiętrzających wodę, gdyż ona tylko dawała mu możliwości życiowe, budowy domostw zwanych żeremiami i ochrony przed wrogiem. Nie ma już obawy, że trzeba będzie sięgać aż do rycin czy miniatur, aby udokumentować istnienie największego z europejskich zwierząt. Dziś światowy stan pogłowia żubra wynosi 500 sztuk. Warto jednak wiedzieć, że niecałe pół wieku temu było ich zaledwie 30 sztuk na całej kuli ziemskiej. Po I wojnie światowej żubr zachował się już tylko w ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach. Ale ocalał od zagłady i ostatecznie uniknął losu tura. Sprawiła to przedsięwzięta na szeroką skalę akcja ratunkowa, w której nasz kraj odegrał czołową rolę jako członek Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra.